Witam Was na kanale Let's Grajmy. Zaczynamy właśnie nową serię, w której dowiecie się, jak własnoręcznie wykonać gry typu print and play, czyli takie, które są dostępne w internecie do samodzielnego wykonania. Samo wykonanie gry może się różnić jedno od drugiego diametralnie. Każdy ma swoje sposoby na to, swoje doświadczenia, swoje triki. Ja oczywiście Wam pokażę, w jaki sposób robię to sam, ale na sam początek może powiedzmy sobie trochę o samym papierze, który będzie tutaj papier odgrywał przecież najważniejszą rolę. Tradycyjny papier 80 gram, kredowy, bardzo cienki, bardzo giętki, łatwo się drze. Jest to papier matowy, nie odbija tak światła bardzo mocno, jest dosyć dobrym materiałem, tylko 80 gram jest zazwyczaj za mało. Zależy właśnie, jak będziemy, w jaki sposób będziemy karty robić, bo od kart zaczynamy w tym odcinku. Krótko mówiąc, taki papier, który kupujecie, na pewno macie ryzę u siebie w domu, to będzie jednak rzadko używany rodzaj papieru. Następnie podobny papier, troszeczkę ten jest grubszy, około 100-120 gram, nie pamiętam dokładnie. Tu są przygotowane karty do druku. To jest papier satynowy, jak widzicie jest bardziej śliski, trochę może nawet w zależności od upodobania, ale moim zdaniem troszeczkę fajniejszy w dotyku. Śliski, może lepki, delikatnie. I jak mówiłem, troszeczkę grubszy, jednak dla mnie jeszcze to będzie za mało, ale akurat w tym typie przygotowania kart takie 100-120 jest całkiem dobrym wyjściem. Kredowy czy satynowy, tak jak nam się podoba, takich będziemy rodzaju papieru używać. Tutaj mamy z kolei papier już gruby. To jest prawdopodobnie 300 gram, jak nie 350, też już stary arkusz, którego nie pamiętam dokładnie. Karty są wydrukowane dwustronnie, jeden na jednym arkuszu grubym. No jeżeli chodzi o tą grubość, to raczej tak. Sam uważam osobiście, że dobra grubość kart zaczyna się od 300 gram, tak maksymalnie do 350-360 gram. To jest bardzo dobrej jakości. Akurat ten arkusz był drukowany w drukarni, która zajmuje się produkcją gadżetów reklamowych, i więc położyli nawet cienką warstwę ochronną lakieru. Dosyć często możecie się właśnie spotkać z drukowaniem karty typu print and play właśnie z drukiem dwustronnym. Jeżeli macie dobrą drukarkę, w porządku, można tak to robić. Ja niestety posiadam bardzo tanią drukarkę i jest to drukarka atramentowa. Dosyć szybko zużywa atrament, więc zazwyczaj po prostu drukuję w drukarni dużej ilości naraz. Powiedzmy kilka takich gier drukuję w jednym momencie, żeby też obniżyć trochę koszty. No i tak jak wspominałem, dosyć często tak się drukuje, ponieważ jest to duże przyspieszenie całego procesu. Od razu po prostu wycinamy karty, mamy karty dwustronnie gotowe do gry. Inną metodą, również całkiem częstą, jest druk na jednej stronie przynajmniej kart na naklejce. To jest naklejka taka typowa. Akurat ten arkusz jest przystosowany jedynie do drukarek laserowych. Ja go kupiłem dawno temu przez przypadek do mojej atramentowej drukarki. Przy druku domowym na takim papierze po prostu u mnie kolory były bardzo wyblakłe. I jak to wygląda w praktyce? To jest około powiedzmy 100-120 gram naklejka. Drukujemy zazwyczaj front karty i przyklejamy na papierze grubości mniej więcej 200 gram. Mamy razem grubość karty około ponad 300 gram. Również można spotkać się z rozwinięciem tego sposobu, czyli na jednej naklejce jest wydrukowany awers, na drugiej rewers, a w środek wkłada się arkusz papieru, około właśnie 100-gramowy, tak by zarówno jedna i druga strona miała tą samą fakturę. Jak widzicie, naklejka jest dosyć śliska, kolory całkiem dobrze na niej wyglądają, więc jeżeli nie chcemy, żeby jedna i druga strona karty różniła się od siebie, właśnie robimy to w ten sposób. Naklejka nam ułatwia życie o tyle, że nie musimy się bawić z klejem czy ze sprayem. Ja preferuję inne, jakoś nie jestem przekonany do tych naklejek. Lubię trochę się pobrudzić, powiedzmy. Jeszcze jaki papier? Napomkniemy tylko jeszcze o papierze z fakturą. Wszystkie te, co pokazywaliśmy wcześniej, były to, powiedzmy, takie śliskie, zwykłe
papiery. Ten ma jeszcze, nie wiem, czy to będzie widoczne. To jest lekka faktura lniana, czyli mamy te paseczki na papierze, które bardzo pomagają na przykład przy tasowaniu kart. Karty się nie lepią tak bardzo, no i są przyjemne w dotyku i karty też bardziej estetycznie wyglądają. Ten arkusz ma około 200 gram. Przydałoby się mniej, jeżeli chcielibyśmy właśnie mieć z obu stron taką fakturę, ponieważ druga strona zazwyczaj jest śliska. Wtedy z tego arkuszu by wyszło nam około 400 gram, czyli byłaby to bardzo twarda karta. Wydaje się, że kiedyś taką robiłem, właśnie sobie przypomniałem, do gry Secret Hitler. Zobaczcie, to jest dokładnie ten papier. To jest ten papier, jest tutaj ta faktura lniana. Jednak karta jest bardzo, bardzo sztywna, zdecydowanie, ponieważ jeszcze dodaliśmy oczywiście klej do środka, więc klej dodaje też, powiedzmy, te kilka gramów. Bardzo sztywna, no, nie da się na niej nawet może tak ciężko w ogóle cokolwiek z nią zrobić. Troszeczkę za sztywna. To kto lubi, ale jednak dążymy do kart elastycznych, które się nie będą wieły. Tutaj pokażę Wam jeszcze przykład innej karty, to jest karta z gry Fallout Adventures. To jest satyna 120 gramowa klejona z dwóch stron, czyli ta karta ma około 240 gram plus klej. Bardzo giętka, odkształca się, widzicie, że jest karta nierówna. To jest gramatura troszeczkę zbyt mała, dlatego ten egzemplarz akurat wkładam w koszulki, żeby go uszpiewnić delikatnie. A dlaczego wydrukowałam na takiej gramaturze 120? Ponieważ ta gra posiadała naprawdę dużo kart, prawie 500, ponad 100 pojedynczych arkuszy jednostronnie drukowanych razem z mapą, z planszami graczy, z żetonami. Więc po prostu, żeby oszczędzić, zmniejszyłem gramaturę. Oszczędność była naprawdę duża, a koszulki miałem kupione dużo wcześniej, więc na tym po prostu zostałem. A tutaj mamy kartę, której zazwyczaj będę używał właśnie. To jest 320 gram, 160 gram papieru kredowego z jednej i z drugiej strony. Po prostu sposób, który ja najbardziej lubię, jestem do niego przyzwyczajony. No i można zauważyć, że karta się odgina, ale zaraz wraca do swojej sztywności. Wcześniej też pokazywałem różne sposoby, w jaki projektanci układają karty. Tutaj mamy 9 sztuk na arkuszu. Też mój ulubiony sposób ułożenia karty wycinania. Jak każdy ma swoje plusy i minusy. Tutaj zauważcie, że między kartami jest tylko jedna linia do cięcia. To znaczy, że jeżeli coś by nam się w trakcie cięcia między kartami nie udało, gdzieś nam bym tam skalpel czy tam nóż zszedł z linijki, wtedy jedna lub druga karta będzie częściowo pocięta, więc jest to też ryzykowne ułożenie, jednak przy niewielkim już doświadczeniu raczej nie powinno być z tym problemu. Innym ułożeniem kart jest właśnie 8 sztuk kart na arkusz. Tutaj mamy już trochę więcej miejsca, akurat te pliki również są przygotowane, także mamy tylko jedno cięcie, ale zazwyczaj kiedy jest 8 kart, to mamy dwie linie między kartami, więc zawsze jest te 2 mm czy 3 może nawet miejsca, kiedy nam zjeżdża skalpel, będziemy mieli jakieś minimalne szanse, żeby uratować kolejną kartę, której stronę skalpel tam zmierza. To akurat wygląda tak, że na jednej stronie jest zarówno front i tył karty, na dziewiątkach zazwyczaj jest tylko jedna lub tam druga strona. Tutaj po prostu zakinamy w ten sposób i mamy front i tył karty. Dobrze, więc ja Wam pokażę dzisiaj na przykładzie jednej gry, jak zrobić dosyć tanio i szybko całkiem znośnej jakości karty. A więc najpierw musimy sobie po prostu wydrukować karty. Jeżeli macie dobrą drukarkę, robi Wam dobrej jakości wydruki, możecie spokojnie to robić u siebie. Ja zazwyczaj chodzę do drukarni, ponieważ moja drukarka raczej kiepsko sobie radzi. I jeżeli duplex na drukarce wychodzi Wam ok, można spokojnie spróbować wydruku dwustronnego.
czyli te 350 gram, żeby miał arkusz, 300. Jeżeli jednak będziecie mieli jakieś przesunięcia, bardziej polecam właśnie drukować na oddzielnych arkuszach w jednej stronie i wtedy je kleić. Warto też się wcześniej dowiedzieć, czy wasza drukarka jest w stanie wciągnąć arkusz tej grubości. Moja łapie mniej więcej do 200-250 gramów, więc to jest najtańsza, raczej jedna z najtańszych drukarek na rynku. Nie ma się czego po niej spodziewać, więc sprawdźcie to wcześniej. Wydrukujemy sobie karty do gry Grease Monkey Garage. Był chyba taki program Gaz Monkey Garage, gdzie tam naprawiali samochody, czy tam zmieniali je. Jest to 15 chyba wydrukowanych stron. Po jednej stronie 160 gram, tu jest rewers, tu jest awers, tu znowu rewers do jednej strony, tu jest awers do tej strony i tak dalej, rewers, awers, już sobie to tak poukładałem, żebym wiedział, które strony do których mają przynależeć. No ale tutaj mamy też żetony, żetonami zajmiemy się w innym odcinku. Pionki zazwyczaj papierowe staram się zamieniać czymś innym, to jest druga strona żetonów. I tu karty, czyli kart mamy oprócz trzech stron, czyli to jest 12 stron podwójnie klejonych, czyli arkuszy takich podwójnych będzie 6. Ok, co potrzebujemy oprócz wydrukowanych już kartek? Będziemy potrzebowali na pewno kleju. Najprostszym sposobem na klejenie jest klej, oczywiście w sztyfcie. To jest chyba najlepszy z najbardziej dostępnych klejów w sztyfcie. Są inne rodzaje, ale one są takie dosyć tłuste, zostawiają nierówności, więc moim zdaniem ten akurat, ta marka jest całkiem w porządku. No i oczywiście najpierw będziemy musieli tylko troszeczkę pomyśleć, jak to zrobić, żeby to się dobrze strona jedna z drugą nakładała. Zazwyczaj się to robi pod światło. Widać tutaj troszeczkę tył tej karty. Nakładamy po prostu na siebie jedną stronę z drugą. Oczywiście wcześniej trzeba jeden arkusz z tej strony i ten z tej nałożyć klej na nie, dopasować tymi miejscami pod światło i klejemy obie strony. Ja wolę robić tak, że wycinam sobie dwie krawędzie. Najlepiej, jeżeli pliki są tak przygotowane, że mają jeszcze tę nadwyżkę trochę, czyli które wychodziłoby ten zielony kolor trochę ponad tę linię cięcia, żeby ewentualne problemy z cięciem nie były aż tak widoczne. Jednak już przy doświadczeniu można spokojnie wyciąć te dwie krawędzie na przykład wzdłuż zielonych tych linii. Dobrze, ja najpierw wytnę te krawędzie i zaraz wracam. Od razu powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o cięcie, dobrze mieć matę samogojącą. Oczywiście nie chcemy, żeby w trakcie naszej zabawy ucierpiały meble. Jak widzicie, ta mata ma bardzo dużo lat. Te wszystkie zabrudzenia to jest jakiś klej, to jest modelina, która zostaje w porach. Czyli modeliną prosimy się nie bawić raczej na macie samogojącej. Ma już też dużo cięć, jednak się nie goi tak jakby chciała. Sama mata jest bardzo stara, już czas wymienić, ale musi na dzisiaj jeszcze wystarczyć. Bierzemy każdy z arkuszy, będziemy docinać dwie sąsiadujące ze sobą krawędzie. Więc powiedzmy sobie od razu, czego potrzebujemy do cięcia. Na pewno potrzebujemy metalowej linijki. Ta też już ma swoje lata. Jest to klasyczna, w każdym sklepie budowlanym można ją znaleźć. Tutaj jest taka lżejsza, aluminiowa, ta jest stalowa, ta jest aluminiowa. Ma fajny tutaj uchwyt, więc zazwyczaj tej używam, żeby mi się lepiej prowadziło linijkę. Ta metalowa też czasami, jeżeli ją mocno docisnę, z jednej strony potrafi zestawić rowek na kartach, więc ta by była w tym momencie lepsza, jest lżejsza, ale też bardziej trzeba ją dociskać. Czyli tej na razie się pozbędziemy. Oczywiście potrzebnym nam jest jeszcze coś do cięcia. Pierwszym najtańszą opcją jest nóż do tapet. Kilka złotych można się zaopatrzyć. Są oczywiście wymienne ostrza.
służy nam na bardzo długo, jednak noże do tapet mają dosyć, może nie wygląda to tak na pierwszy rzut oka, ale są one dosyć grube. Jeżeli chodzi o nasze karty, oczywiście chcemy, żeby były jak najlepsze, więc musimy też ulepszać nasz warsztat. Kiedy prowadzimy ten nóż, on po prostu troszeczkę rozpycha papier na wierzchu, co czasami prowadzi do tego, że zaczynamy cięcie i może nam się samoistnie przesuwać linijka, jeżeli nie jest dosyć mocno docięta. Wtedy albo tym papierem pierwsze nacięcie robimy delikatnie, dosłownie, żeby zarysować tylko papier. I wtedy mamy już taki rowek maleńki. Za drugim razem po prostu nóż sam będzie wpadał w ten rowek, nie będzie nam przesuwał linijki. Lepszą opcją do cięcia jest skalpel. Tutaj mamy też jeden z tańszych takich skalpeli. Ostrze już ma też swoje lata, już czas na wymianę. Te ostrza trzeba dosyć często wymieniać, żeby nie poszarpać sobie kart. Jednak ostrze jest bardzo cienkie, bardzo ładne i gładko prowadzi się wzdłuż linijki. Jednak zarówno skalpel i nóż, takie aluminiowe i stalowe linijki, będzie nam niszczył krawędź. Będą się próbowały te ostrza wcinać, więc linijki też powinny być jeszcze co jakiś czas wymieniane. Tutaj mamy trochę lepszą opcję skalpela. Skalpel Olfy, też wymienne ostrza. No skalpel to już jest wiadomo, droższa troszeczkę opcja, jednak o wiele wygodniejsza niż nóż do tapet. Zamiast skalpela można używać również ostrza okrągłego, ja go niestety nie mam. Jest bardzo wygodne w użyciu, ponieważ skalpel prowadzimy oczywiście tylko w jedną stronę. Ostrze okrągłe możemy szybko poprawiać, jeżeli coś nam się nie docięło, możemy poprawiać w drugą stronę. Wymaga troszeczkę więcej precyzji taki przyrząd, taki nóż, ale jest całkiem przyzwoity. Kolejna opcja cięcia, gilotyna. Gilotyna jest bardzo przyjemną opcją. Ta akurat jest modularna. Tu jest ostrze, taki nóż, on idzie z góry. Nie mam kartki, tutaj możemy sobie dokładać kolejne części, jeżeli mamy większe arkusze. Tutaj jest inna dostawka do tej gilotyny. Tu jest właśnie okrągłe ostrze, które nawet ma prowadnicę, czyli nie potrzebujemy już bawić się z linijką. Samo ma prowadnicę, sam wykonuje nam proste cięcia w jedną i drugą stronę. Gilotyna ma to do siebie, że zawsze cięcie naszej karty będzie pod kątem prostym. Jeżeli mamy skalpele, noże inne, to jednak nasza ręka tam powiedzmy różnie sobie wprowadzi tą ostrze. Czasami podcina nam kartę, czasami w drugą stronę wychodzi. Gilotyna zawsze jest pod kątem prostym. Będzie nam pięknie cięła karty. Jednak mi troszeczkę po prostu dłużej schodzi z gilotyną wycinanie kart, więc zazwyczaj korzystam ze skalpela. Najbardziej to lubię, ale wszystko zależy od Was, jaką opcję wybierzecie. Zwróćcie uwagę, że staram się na kartach robić nacięcia pomiędzy kartami, ponieważ to są rewersy. Zawsze, jeżeli już mamy sklejone ze sobą strony, zawsze tniemy karty od strony rewersów. Ponieważ jeżeli mamy źle spasowane, powiedzmy przód z tyłem, to zawsze rewersy będziemy mieli docięte tak samo, że nie będzie można rozpoznać ich w trakcie gry, bo zazwyczaj przecież karty leżą rewersami do góry. Właśnie wyobraźcie sobie, że wyciąłem na wcześniejszym arkuszu te dwie krawędzie i zniknęły nam prowadnice. Czyli jeżeli będę, nie mając tych nacięć zrobionych wcześniej na kartach, nie wiedziałbym, gdzie jest linia, gdzie jest środek pomiędzy kartami.
Czyli pamiętajcie, żeby na brzegach zawsze wcześniej robić nacięcia. I pamiętamy, że jeżeli tniemy jedną i drugą krawędź, to po drugiej stronie musi być ta sama krawędź. Jeżeli to jest górna, no to to jest ta sama krawędź. Jeżeli dolna, to dolne obie tniemy. Z boku natomiast w tym wypadku wybrałem prawą krawędź, więc na awersie musi być to krawędź lewa, żeby nam się ładnie to spasowało. Czyli jak widzicie, będę musiał tylko dopasować tutaj róg do siebie i tutaj róg do siebie. Wtedy teoretycznie będą karty ładnie pasowały do siebie. Z przodu nacięć nie musimy robić, ponieważ tak jak mówiłem, zawsze tniemy od tej strony. W porządku, karty są docięte. Jak wspominałem, jedna krawędź rewersu musi się zgadzać z drugą krawędzią. I tak będziemy je teraz łączyć ze sobą. Tutaj możecie zauważyć, że trochę mi zeszła linijka. Uciekła mi jednak do środka. Dlatego też starajcie się zawsze, jeżeli wykonujecie cięcie, wykonywać je na zewnątrz, czyli tą stronę, linkę trzymamy na tej stronie, na której mamy kartę. Zawsze, czyli tutaj, ponieważ szanse na to, że najedziemy na kartę, są mniejsze, jeżeli dobrze dociśniemy. Mi akurat wyszło tak, że ona zaczęła skręcać w tą stronę. Za mocno po prostu prowadziłem za głęboko skalpel. Jeżeli będziemy tak trzymać, jednak to szanse są większe na to, że skalpel zacznie uciekać w tą stronę, czyli na biały obszar. Nie musielibyśmy robić tych nacięć w środku, jeżeli już byśmy mieli tutaj oczywiście zrobione nacięcia. Na przykład jak tutaj widać, są po środku krzyżyki. Najlepiej też, żeby te krzyżyki były bez kółek w środku, ponieważ ewentualnie, jeżeli ktoś nie lubi, to nie musiałby zaokrąglać rogów. No w tym wypadku, tak jak na tej karcie, której pokazałem, trzeba zaokrąglić rogi, żeby te kółka nie były widoczne. I dobrze, teraz kleimy. Jak kleimy? Tak jak wspominałem, ja kleję sztyftem. Sztyftem dosyć długo się nakłada klej. Trzeba to powoli tak rozcierać. W tym czasie arkusze będą nam się próbowały zwijać. To może być trochę denerwujące. Jeżeli macie gdzie, na zewnątrz najlepiej oczywiście, można użyć kleju w sprayu. Super opcja, ponieważ szybko się nakłada, tylko dociskamy papier i gotowe. Na początku będzie nam wam na pewno trudno to zrobić. Trzeba dobrze rozprowadzić równomiernie taki klej. On się będzie wylewał nam troszeczkę, jeżeli go zaczniemy papier wyrównywać, bo nie chcemy przecież mieć żadnych bąbli. Więc jest to bardzo lepka i trudna w wykonaniu rzecz. Dlatego polecam na początek na pewno sztyft. Będzie łatwiej. W najgorszym wypadku, jeżeli nie macie takiego kleju, można jeszcze taśmą dwustronną powyklejać każdy arkusz. Niestety zajmuje to bardzo dużo czasu i jeżeli będziemy próbowali ciąć czymkolwiek taki arkusz, no po prostu narzędzia będą nam się kleiły do tej taśmy. To skalpel czy to nożyczki. Oczywiście nożyczek staramy się przynajmniej przy kartach nie używać, ewentualnie przy innych rzeczach. Nożyczki podczas robienia gier print and play są raczej rzadko używane. Ok, przechodzimy do klejenia szybko. Czyli jak wspominałem, jedną stronę wybieramy sobie. Może to niech będzie, że awersy będziemy kleić. Kładziemy sobie, żeby zawsze jedna strona, jeden ten róg wycięty był w tym samym miejscu. Ja zawsze staram się do dłuższej krawędzi przykładać, wyrównywać, bo dłuższa krawędź to też mniejsza szansa na błąd, więc tak zróbmy.
Aha, zapomniałem o jednej rzeczy. Musimy te krawędzie do samego końca wysmarować klejem, więc przynajmniej na tych krawędziach trzeba coś położyć, żeby nie pokleić sobie maty. Ok, klej został równomiernie już rozłożony. Dopasowujemy strony. Rozciągamy zazwyczaj od środka klej promieniście od miejsca, w którym przyłożyliśmy, żeby zminimalizować szansę załamań. I mamy gotowy taki arkusz. Jest dopasowany, jak widzicie, stronami. Idealnie by było teraz jeszcze, widzicie, to nam ciągle przeszkadza, będzie widać tą kartę, ale to nic. Idealnie byłoby jeszcze tą kartę trochę rozprasować, jeżeli mamy jakieś tutaj trudności. Bierzemy w coś pod spód, wałek wałkujemy z jednej strony w drugą stronę. Może akurat teraz nie będę wałkował. I taką jeszcze świeżą kartkę najlepiej jest włożyć między strony do jakiejś książki. Niech to 24 godziny odleży. Wyjmiemy bardzo sztywną, bardzo płaską kartę, bo na razie jest jeszcze mokra. Jeszcze tam ona próbuje się wyginać w jedną czy w drugą stronę, więc nie pozwólmy na to. Jak najszybciej możemy czymś przydusić, nawet podłożyć pod matę, jeżeli mamy ich mało, żeby się rozprasowały. Tutaj widzicie inne trochę ułożenie kart, więc musiałem też je inaczej dociąć. Te strony z krótszą krawędzią będą się stykały i długa krawędź u góry. Czyli góra jest tutaj. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Można również karty, tutaj pamiętajcie, że dopiero smarowaliśmy klejem te dwie krawędzie, więc tutaj na brzegach trochę jest. Ja po prostu za każdym razem troszeczkę dalej odsuwam kartkę. Jeszcze jedną zaletą, niewątpliwą, kleju w sztywcie jest to, jak widzicie, że mam jeszcze chwilkę na to, żeby sobie trochę poruszać kartkami, dopasować je do siebie. Jeżeli byśmy używali kleju w sprayu, raczej niemożliwe. Raczej jedno przyłożenie, strony mamy tak ze sobą złączone, że nie ma szans na żadne poprawki. Tutaj mamy kilka sekund na to, żeby tą poprawkę zrobić, dlatego jak widzicie, ja to trochę jeszcze poruszałem. A, ja miałem właśnie jeszcze powiedzieć jedną rzecz o zabezpieczeniu kart. Ja zazwyczaj tego nie robię. Chodzi tutaj mianowicie o położenie jakiegoś lakieru, czyli laminowanie karty. Oczywiście jak najbardziej można to robić. Taki lakier zabezpiecza nam kartę przed zdzieraniem się atramentu. Nie będą nam się robić plamy. I też czasami uwypukla jeszcze kolory, by były ładniejsze. Jednak zazwyczaj laminator nie kosztuje dużo. Kartki do laminatora też. Dla mnie jednak kartki z laminatora są wtedy
zbyt twarde, to już nie jest to samo. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie, to używałem tylko sprayu. Na przykład taki nieznanej firmy akrylowy, czyli na bazie wody, żeby też nie za bardzo śmierdziały te karty, były bezpieczne w dotyku. Jeżeli chcecie, można to robić. Ja po prostu na sam koniec, jak mam już wycięte karty, wkładam je w koszulki, bo koszulki zawsze lubiłem. I to tyle, jeżeli chodzi o ochronę takich kart. Jeżeli również chcecie zaoszczędzić trochę, można nie drukować. W większości wypadków, w większości gier, można nie drukować tyłów kart, rewersów. Jeżeli macie koszulki z zakrytą jedną stroną, w tej grze akurat widzę, że występują dwa rodzaje rewersów. Można po prostu dwa kolory sobie kupić koszulek i zasłonić. Na grubszym papierze wydrukować tylko awersy i mieć zasłonięte z tamtej strony. Też to będzie wyglądało jeszcze w miarę ok, no ale my dążymy przecież do najlepszych wersji. Dobra, mamy karty poklejone, czas je wyciąć. Zazwyczaj zaczynamy od dłuższych linii, powinno być wtedy szybciej. Pamiętajcie, że mamy dwie karty do przecięcia. Wykleję. Tak, i tniemy. Krótki krawędzie. Tutaj widzicie, dobrze, że sobie zaznaczyłem, bo teraz nie mielibyśmy żadnych pomocy. Mimo wszystko starajcie się szukać gier, które będą miały ten naddatek grafiki, czyli tutaj jak widzicie, tam gdzie nam się kończy karta, już jest biały obszar. Nie powinno być tak, to jest tak zwany tam bleeding, czy nie pamiętam jak to w polskim nazewnictwie jest. Wtedy znacznie lepiej by nam wyglądały karty, nawet jeżeli byśmy się trochę pomylili. Tutaj zauważcie, jaki jest duży błąd. Oczywiście zawsze od rewersu, pamiętajcie, zawsze o ile tylko kartę kładzie się na stole rewersem. No ale w 90% przypadków chyba tak jest. Sprawdźmy. No tu jest krawędź, całkiem dobrze wygląda, tu jest trochę szersza, tu jest węższa, ale nie jest tak źle. I jeszcze na środku. Jak wspominałem, odetnę jednak trochę tą białą krawędź, żeby nie odróżniały się rewersy. Rewersy są ważniejsze. Jeżeli już zaczniecie robić kilka gier print and play, zauważycie, że większość plików jest właśnie przygotowana dosyć niestarannie. Tak jak tutaj moim zdaniem, jeżeli mamy 8 kart na stronę, wtedy mamy miejsce właśnie, żeby między kartami zrobić jeszcze ten bleeding na ewentualne błędy. Tutaj dodatkowe miejsce, mamy więcej miejsca na błąd również na krawędziach. Więc wypadałoby przy 8 kartach na stronę dodać taką opcję. Oczywiście takie wycinanie jak teraz mamy bez takiego miejsca jest o wiele szybsze, bo mamy tylko jedno cięcie, nie musimy za każdym razem dwóch robić między kartami. To jest taki plus tego. No ale jeżeli chcemy, żeby tak było szybciej, to równie dobrze można zrobić 9 kart. W 9 kartach już raczej nie ma mowy o miejscu między kartami. Raczej też nie ma możliwości, żeby na jednej stronie zrobić awersy i rewersy. Tak jak pokazywałem wam jedną stronę z gry Villagers, tam był rewers na dole, na górze awers, po prostu zaginało się, łączyło te strony i mieliśmy tą kartę. Tak tutaj jest troszeczkę gorzej z tym. No ale umówmy się, jeżeli to większość gier print and play udostępniane są na zasadzie taki, żebyś po prostu spróbował gry i kupił sobie pełną wersję. Chociaż są oczywiście takie, które tylko i wyłącznie są grami print and play, nigdy nie miały ambicji wyjść poza ten obszar. Jednak tak jak mówię, niewielu autorów się przykłada do dobrego rozmieszczenia kart czy przygotowania, tak jak
mówię, między rewersami tutaj nie ma żadnych znaków, więc musimy sami je dodatkowo robić, a powinny być, znacznie to by ułatwiało sprawę. Linijkę starajcie się dociskać jak najszerzej. Jeżeli tak będziemy ją dociskać, to wtedy, tak jak mi na początku się stało, będzie nam linijka odjeżdżać. Karty są gotowe. Kolejnym etapem będzie zaokrąglenie rogów. Do zaokrąglania rogów, co polecam robić niemal do każdej gry, ja używam najtańszego urządzenia. To jest rozmiar S. S-ka będzie pasowała w zasadzie do większości kart. Wkłada się po prostu karty w ten sposób, dociska i mamy pięknie, klasycznie zaokrąglone kartę. Teraz, jak widzicie, całkiem jest ok. Wraca do swojego pierwotnego kształtu. Polecam teraz taką kartę włożyć do koszulki, jeżeli będziemy często ich używać. O, i gotowe. To akurat okazała się karta o wymiarach 63 na 91 czy 2, więc akurat miałem takie koszulki. Oczywiście nie będę teraz wam pokazywał po kolei, jak każdą tak robię, no wiadomo jak to działa. Dosyć szybko idzie, jeżeli już się trochę z tym zaznajomimy. Palce mogą trochę boleć po większej ilości, ale da się robić. To tyle na temat kart. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak się robi inne wycina, inne rodzaje kart, tak jak na przykład wspomniane 8 sztuk z rewersami, to może w przyszłości po prostu jakąś grę taką do gry, która będzie miała takie rozłożenie, a jak nie, to specjalnie jakiś odcinek nagram na ten temat. W przyszłym odcinku zajmiemy się inną częścią gier Print and Play, czyli żetonami. To będzie dużo krótszy odcinek, ale myślę, że równie ciekawy. Więc do zobaczenia.